Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. 31 stycznia, godzina 12, więc nie rano. Wyjechałem z gospodarstwa na gospodarstwo taty, ale pada. Zaczęło padać w nocy. Wczoraj coś tam popadało, dość fajnie, ale w nocy był silny wiatr i elegancko owiało i chciałem pojechać zrobić działkę tam po kukurydzy, gdzie było rozrzucona też kreda, żeby to już też się gryzło w ziemi z tymi resztkami i ogólnie. No ale co, pada i zaraz robi się błoto, mży. Jeszcze w Adlerstadcie mam delikatną awarię, a mianowicie sworzeń od siłownika, od łapy, od mocowania. Po prostu sworzeń gdzieś, nie wiem, czy pęk, czy kołek się wyłamał i wyleciał sworzeń, także jedziemy wsadzić śrubę 20. Na sworzeń po prostu już jest zamówiony. No i czekamy na przesyłkę i się to założy. Bo tam jest 20 sworzeń, więc jak śrubę damy 20, skręcimy nakrętką, będzie to chodzić. I tak to wygląda. Więc plany trochę pogoda mi krzyżuje. No ale taki jest styczeń, luty, tak? Albo śnieg, albo mróz, albo deszcz, więc tutaj nie ma co biadolić, że jest źle. Niech sobie pada, a robota po prostu poczeka. Traktor już zaprowadzę na gospodarstwo, tam jest część pola właśnie też, piątka, szóstka, więc się zrobi. Ale tej gliny nie zrobię, no pada, na kałuży, bańki idą, nie ma szans. Także zaprowadzam traktor do taty, chwila, moment, jak owieje, to się po prostu pojedzie autem i ogarnie te pole. Tutaj zobaczcie, co się wyrabia na naszym polu. Muszę już próby pobrać, co tu się od Janie Pawla, ale raczej to jest zbyt niski odczyn pH lub zasada, bo jak kopią rzekę, to ten margiel wyciągają cały, no i on chyba jest raczej zasadowy. I po prostu też nie rośnie zboże. Tu jest bezorkowo przeżyto. No poprawiło się, bo w październiku i listopadzie, no to Amba Fatima była w imię ojca i syna. Masakrycznie to wyglądało. Zrobiło się całe żółte, ginęło, słoma ta na wierzchu. O Jezu, mówię Wam, ochytstwo jedno wielkie. No ale pogoda pozwoliła się wyrobić. Witam w kolejnym dniu. Mamy 3 luty i zobaczcie, mamy zimę, jest bielutko. Jedziemy na nowe pola, bo jedzie drugi tir z Dolomitem do nas. Miały być 2 wczoraj, ale niby ze względu na brak roboty, jeżeli chodzi o transport, no to przyjechał tylko jeden i dopiero dzisiaj drugi, także no dla nas to nie fajnie, mamy 2 kursy, no ale nic nie poradzimy, jest jak jest. Sytuacje losowe po prostu nie wybierają. A tu Maniu też chodzi na czepa odczepiona, bo brat jedzie na legalizację tacho. Mimo że my jako ogólnie rolnicy teoretycznie jesteśmy zwolnieni z tego, do 100 km mamy nienormowany czas pracy, tak jak różnie to jedni precyzują, jedni tak, drudzy tak, no ale ogólnie legalizacja jest wymagana, w razie jakiejś kolizji czegoś, nie ma legalizacji, jesteś winny, z tego co się dowiedzieliśmy. Także jedzie zlegalizować i my jedziemy po tej kluzce na drodze tira, bo wczoraj brat pojechał CVX-em 150. Dobrze, że miał odważnik. Kierowca wcofnął w pole, ogólnie bał się wcofać, bo to brat był. No i już ani w tą, ani w tą. I tak, no niby się wysypał, ale było ciulowo. Więc dzisiaj jedziemy większym traktorem, ogólnie miałem Magnumem jechać, ale nie chce mi się rozsiewacza, w Adlerstadta odczepiać, bo myślałem, że brat jedzie, to nie brat. Nie chce mi się rozsiewacza odczepiać, bo
Kurde, Wadersata, bo będzie on uprawiał, a Puma i tak musiałem od rozrzutnika odpierdzielić, bo pójdzie do Piasta, jest nawigacja, więc trzeba ją wykorzystywać. I ogólnie brat mówi, Ursusem 1014, tam zrobi się go, pojedzie się, ja mówię, daj sobie spokój, kurde, tam takie góry są piaszczyste, że ten Ursus nam zdechnie, będzie się zakopywał. Dwa, bez nawigacji nie wyjdzie precyzyjnie. I mówię, ta Puma przecież pali tyle, co Ursus, jak bez gazu jeździ. Autentycznie naprawdę nie ma przepałów. To jest traktor w gospodarstwie, który najmniej spala paliwa na daną robotę. I ten mały czerwony. Jednak bezstopniówka to jest bezstopniówka. I nikt mi nie powie. Żaden power shift nie ma podejścia, jeżeli chodzi o spalanie. Bo jednak te 200 obrotów w dół, gdzie CVX nam zapewnia minimum przy każdej danej robocie, no to jest nic innego jak po prostu tylko i wyłącznie oszczędność paliwa. A jak to się będzie przekładało na żywotność skrzyni, tego nikt nie wie. Czas pokaże. Już mówili nam, że w czerwonym CVX-ie skrzynia po 5000 będzie do kapitalnego remontu. Na chwilę obecną on się u nas nie nudzi i ma już zaraz 10000, albo już wybiło. No i jeździ dalej. Kopie na wszystkie cztery koła, co najważniejsze. Także zobaczymy. Wszystko zależy od użytkowania i od natrafienia na dany model, bo są modele, że będą chodziły, a są modele, że będą się psuły jak jakiś chiński badziew. No i nic tu nie poradzimy. Lecimy, zaczęło padać, pogoda wyborna. Tu mamy wapno nieprzykryte wczoraj. Dobrze, że śnieg tylko popadał, a nie deszcz, bo takie je nie przemoczy. No i powiem, aż mi szkoda tego chłopaka, co przyjechał na takie warunki, bo to jest po prostu, mówię wam, no masakra, nie życzę nikomu. Miały być wczoraj dwa, no ale wyszło jak wyszło, są takie warunki, ogólnie trochę jest ziemia zmarznięta tam na centymetr. No ale to przy takim zestawie 40 ton, jak on wjedzie, to i tak tu wszystko będzie tonęło, podejrzewam, po uprawie. No zobaczymy, jest w miarę dość miejsca, także mam nadzieję, że się uda. O, to chyba się nie wcofa. Jak koń się złamie, to dziękuję, do widzenia będzie. Ciężki temat, wam powiem. Jeszcze na wstecznym no i dobra, tyle ile udało się cofnąć koniowi. No i będzie. Oby tylko naczepa prosto była. No i dobra. Kierowca szczęśliwie odjeżdża. Wysypane. No nie było aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. No ale takiej pogody, jeżeli oglądają mnie kierowcy, nie życzę żadnemu. Tutaj, no zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Zatrzymamy się. Trochę z belki wyleciało wapna na drogę, no ale to się nic nie wydarzy. Patrzcie, jakie masło się robi z tego. Widzicie? Wszystko się rozpuszcza. Także nie głupie wapno. To się chyba nazywa, nie wiem jak dokładnie to się nazywa, no wapno dolomit. Zamawiałem to jako dolomit. Przyjechało to z Niemiec. Także zobaczcie, tutaj z plandeki sfirany, o. No jest trochę takiego kamyka, widzicie? No ale nie jest tego dużo. Jest bardzo zmielone, mleko się zrobiło, zobaczcie. To jest najważniejsze, czyli plus minus, no 70% jest drobno zmielonego. Także nie jest najgorzej, bo nieraz jak przyjeżdża dolomit, to wymie ojca i syna,
ma takie normalnie jak paznokieć, cząstki w 30% i takich drobniejszych drobinek. Wiadomo, to się kiedyś rozłoży, no ale to potrzeba czasu. A my tutaj tego czasu nie mamy. I jeszcze zobaczymy jak sytuacja. Nie wiem, czy nie pokuszę się z bratem o zastosowanie tutaj wapna granulowanego magnezowego na wierzchnią warstwę przed ostatnią uprawę. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. No i też są dwa auta. Gdzie mam telefon? Holender, jasno, zaraz wyjdzie, że zgubiłem się na polu. Nie, mam w kieszeni. Po 26,5 tony teraz do mnie przyjechało, brata chyba 26, czyli zaraz sobie policzymy jak to wyjdzie. Te dwa auta tylko, to już nie chciałbym dokupywać, no bo kurczę, te koszty naprawdę, ceny podrożały wszystkiego, tylko nie zboże. No i tak to się zaczyna robić już, rozbiega się temat, czyli 26,5 plus 26, mamy 52,5 tony, równa się. I ja nie liczę, że ja kupiłem auto, czy brat auto, ja mam mniej ziemi, a brat ma więcej, po prostu chcę dać na całości pola tak samo. No u brata trochę jest lepiej, więc jak będę widział, że u niego poszło mniej, no to po prostu troszkę otworzymy zasuwę w piasie, tam o 0,2, tam te 200 kilo więcej będzie szło po prostu, no bo u mnie jest gorzej na działce, ale nie będę, że czyli swoje auto wysiewam na swoją działkę, a brata auto na jego działkę, bo to by wyszło u niego chyba 1,2 tony, tylko to jest stanowczo za mało. I dzielimy to na 32,5 hektara, to na 600. Kurde, no trochę mało wam powiem, jakbyśmy dokupili jeszcze jedno auto, to by wyszło ponad 2 tony i byłoby miodzio, ale znowu to na 600, jakbym miał pójść granula gdzieś w ilości 650 kg, bo gdzieś tak celuje całe auto 24 tony, oto wychodzi prawie 700 coś kilo, ustawilibyśmy 650, żeby gdzieś nie brakło, lepiej niech zostanie, żeby wszędzie dać. No i ta kukurydza miałaby ten wapń na pewno już dostępny, no z kredy będzie dostępny, ale z tego granulatu na pewno już będzie korzystała. Jeżeli byśmy granulat wysiali do końca lutego, to się wszystko rozpuści, teraz opady jakieś będą. No zobaczymy jak to pójdzie z tematem. I przykładowo jeszcze teraz sobie policzmy. Już liczymy. Plus 26, mamy 78 i równa się podzielić na 32,5, 2,4 tony jakbyśmy domówili jeszcze auto, no i to byłoby, powiem wam, już spełnienie wszelkich marzeń, bo do tego doszłoby wapno granulowane, czyli byśmy mieli 3 tony dolomitu i średnio 7 z haczykiem tony kredy, tak? U mnie 9, tam u brata 6,5, u mnie gdzieś to tak celuje niby 9, liczmy 8, w przeliczeniu na czysty składnik, no to by było praktycznie temat takiej dawki wapna na pierwszy strzał, ok, i za rok poprawić to, nie wiem, czy kredą, czy jakimś innym węglanem, zobaczymy od możliwości transportowych, przerobowych. Także myślę, że ten start teraz pod daną uprawę będzie optymalny. Także zobaczymy. Jedziemy i zobaczymy co będziemy robić dzisiaj, bo jest taka pogoda. Miałem właśnie tu jechać pułą porozsiewać piasta i jechać tu siać, ale na mojej działce dałoby radę, bo jest piasek, ale u brata są górki i są miejscami glinki i nie wiem, czy nie będzie piast mi robił na 20 cm kolei, tak jak uprawiałem 15-20, nie będzie wpadał, także zobaczymy. No ma padać, nie chciałbym tego przykrywać, zobaczymy jak to wyjdzie. No i dobra, jesteśmy na gospodarstwie, już wróciłem pumą tam pod wiatą, muszę wziąć John Deere'a i zaczepić grubera, no bo jest zastawiony rozsiewacz. Tak sobie myślę, czy czasem, kurde, nie dałoby się rozrzutnikiem wysiać gdzieś około 2 ton tego wapna, ale to będzie chyba nieprecyzyjne i albo pójdzie, na pewno pójdzie go więcej niż zakładamy, a mamy ograniczone ilości i z dnia na dzień sobie nie przywieziemy, tak jak kredy przykładowo by brakło. Usiadamy, jedziemy
i mamy towar. A tu wam pokażę brata marzenie. Co jest z wami? Limuzyny. Limuzyny na 4 koła napęd, na 4 kopyta. Waga to chyba od 350 do 450 jakoś tak. Już nie wiem, nie orientuję się za bardzo. Tam chyba kilka jest większych, kilka mniejszych. Tak to wygląda z pobliski tutaj. Od pobliskiego rolnika brat zakupił 14 sztuk. No i planuje powiększać to. Także mielą sobie mordkami. A mówili, że nie będą w oborze siedziały te krowy. No jak obory nie mają u kogoś, no to nie siedzą w oborze, bo jej nie mają. Pada deszcz, od razu wchodzą. Troszkę tylko grzbiety im zmokną i pchają się do chałupy. Tutaj odgrodzone jest miejsca, jeszcze jest, że spokojnie wejdzie z 10 sztuk na pełno do obory, plus wybieg, łącznie można trzymać tutaj w tych metrach chyba 40 albo 50 sztuk, jak liczyli. Także tak to wygląda. Oborniczek deptają i niech jedzą, przerastają. I na jesień do byka pójdą. Odpalamy Johnego, zrzucamy zaczep, bierzemy kulę, łącznik górny i jedziemy odstawić grubera, bo tak ogólnie nie chciałem brudzić tego RCW, no ale mamy sprawdzone co i jak, ile dawka, a teraz znowu się uczyć, wysieję całego tira na pół mojej działki. Nie wiem, zobaczymy. Na razie odstawiam, wyciągam, a decyzja w poniedziałek, bo chyba w poniedziałek będziemy dopiero wydawać wapno. Bo, drodzy widzowie, nawaliło wody i trzeba czekać na przymrozek, nawet na piasku. Jak chwilę pochodzi sobie Janek, zmrożony. I do usłyszenia później. No i dobra, mamy zestaw już zaczepiony. Trochę śmiesznie wygląda ten piasek przy tej pumie, no ale jest nawigacja, jest mokro. Ten traktor nie boi się żadnej maszyny praktycznie, żeby ciągnąć. Szerokie opony, no i komfort pracy, tak? Także zrobimy to dobrze, wszystko na nawigacji. Jeszcze tutaj musimy tylko to skręcić i przesmarować maszynę, bo na gospodarstwie numer 2 na dworze cały czas lało i nie było kiedy, także ja spadam na chwilę obecną do domu na obiad i widzimy się później. Zobaczcie, jak ładnie napadało od rana. W nocy śnieg się rozpuścił poprzez deszcz. No jak tutaj mamy przy bramie i zalany rów, no to na pewno jest 15-20 litrów. Także fajnie, niech przepaduje, bo ogólnie jest lipa w głębszych warstwach, jeżeli chodzi o wodę, także no same plusy w tym lutym wam powiem. A na azot, na rzepak czy na zboża przyjdzie jeszcze czas. Co z tego, żebyśmy teraz aplikowali, jak potem wody nie będzie i tak to wszystko usknie, czy damy, czy nie damy, więc na spokojnie. Soraczka azotowa na chwilę obecną, po prostu jej nie ma. Przede wszystkim ten nawóz, który jest kupiony, on jest za drogi, żeby wariować z nim. Także dopiero 3 luty, ogólnie żeby wejść nawet w pole, to trzeba mieć pozwolenie. Średnia dobowa musi wynosić 3 stopnie, a na chwilę obecną takowa temperatura nie występuje. Także widzimy się po prostu po obiadku. No i jestem na polu, gdzie była rozrzucana kreda. Miałem wczoraj coś dogrywać, ale już było ciemno, a GoPro w nocy słabo nagrywa. I przyjechałem zobaczyć, jak ta kreda, czy są jakieś żwirki. No ale zobaczcie, tu się wszystko rozpuściło. Wszystko się rozpuściło. Nie ma gród. Cześć! Cześć, zobaczcie. Mój funkel. Z moją mamą na spacerku z rana. Tak. Biegasz od rana. Trenujesz, tak? Daj łapę.
DWP. Daj, dobry. Dobra, już nie ma skakania. Także wszystko się rozpuściło. Uciekaj, głupku. Uciekaj. Siadaj. Także tak to wygląda. Jedziemy. Jedziemy do końca nasmarować. Znaczy, rozsiewacz jest nasmarowany, tylko muszę wałek łączący dolny założyć. No i czekamy do poniedziałku. Mają być przymrozki po minus 5, więc jeżeli pryzma z wapnem nam nie zmarznie, to będziemy aplikować dolomit. Także na dzisiaj chyba byłoby to tyle. Chociaż zresztą zobaczymy, co będzie się działo.